Dzieci miały przyjemność dzisiaj brać udział w warsztatach dotyczących kreatywności, ale też z elementami przestrzeni wirtualnej. Jesteśmy właśnie po takich warsztatach, na których to dzieci oprócz różnego rodzaju ćwiczeń, które miały do wykonania, miały też możliwość przeniesienia się w przestrzeń wirtualną. Jedno z ćwiczeń, które im zaproponowałem, było dosyć ciekawe, bo to w końcu dzieci to nie studenci, które mają bardzo dużo pomysłów, bardzo dużo kreatywności w sobie. No i zadaniem dzisiaj naszych dzieci było udoskonalenie deski snowboardowej. Mamy zimę, poprosiłem ich o to, aby za pomocą określonych metod kreatywnych, które im pokazałem na samym początku, musieliśmy rozwinąć ten produkt. Oczywiście pomysłów było bardzo dużo, bardzo interesujących, bardzo ciekawych. Natomiast druga część to przeniesienie ich w przestrzeń wirtualną. Mamy takie laboratorium, gdzie każdy z dzieciaków mógł zostać mechanikiem samochodów pojazdowych, przenieść się do warsztatu, który miał określone zadanie, czyli wprowadzić samochód na warsztat, zidentyfikować uszkodzenie. Było to uszkodzenie w rurze wydechowej. Trzeba było tą rurę wydechową zdemontować, zespawać, zamontować z powrotem. Zabawa z jednej strony, dużo, dużo nauki, radości, nerwów, które kosztowało też niektóre dzieci, bo każdy z nich chciał wykonać dane ćwiczenie w sposób idealny. Najbardziej mi się podobało, my graliśmy w gry. To się takie całe te gry, to się nazywa Oculus, że się tak zakłada okulary i naprawdę jestem w tej grze, naprawiałam auto i byłam na kolejce i kolejka to jest po prostu takie show, że... Byliśmy w wirtualnej rzeczywistości, mogliśmy zobaczyć jak tam jest. Ja pierwszy raz zakładałam takie okulary. Opisywaliśmy, jakie cechy ma deska, jakie są z niej korzyści. Że jakby jestem w tej grze, naprawdę mogę tak, nie można podotykać, ale można się poczuć, że się w niej jest. Ja tak to rozumiem. Wirtualne przestrzenie to jest dla mnie taka rzecz, która pokazuje nam, jakby to jest takie coś, w której czujemy się, jakby zakładamy okulary i czujemy się tak, jakbyśmy byli tam, gdzie nas nie ma. Taka wirtualna przestrzeń daje nam zabawę, możemy też się pouczyć niektórych rzeczy. Ten wykład odbył się w ramach technicznej pobudki i zajęcia odbywają się w Brzegu dla dzieci z Brzegu, z regionu Brzegu. W zasadzie chciałem zainteresować właśnie planowaniem przestrzennym po to, żeby za jakiś czas, jak już staną się bardziej dorosłe, to potrafiły znajdować w przestrzeni pewne takie sytuacje nieciekawe. Gdy oglądamy nasze miasta, to bardzo jest wiele takich układów przestrzennych, które są źle zaprojektowane. Ja bym chciał, żeby te dzieci, nawet jak nie będą kiedyś planistami, to żeby widziały, że otoczenie jest po prostu zaprojektowane niepoprawnie i może niektóre z nich też zaczną sytuację zmieniać, czyli poprawić. Te zajęcia prowadzę w ramach technicznej pobudki organizowanej przez Politechnikę Opolską. W ramach tego mówimy tutaj o gazach, które występują w mieszaninie powietrza. Pokazujemy doświadczenia, w którym na przykład wodór, w którym mówimy o tym, że jest wybuchowy, dwutlenek węgla, do czego służy, otrzymujemy ten wodór, otrzymujemy dwutlenek węgla, na doświadczeniach pokazujemy, na wykładach pokazujemy otrzymywanie dwutlenku węgla, wodoru, tlenu, a później dzieci są kierowane do sal, 5 różnych sal po 15 osób, w których prowadzą są warsztaty praktyczne.
Dzieci w wieku 10-12 lat uczestniczyły w projekcie, w którym mogły wziąć udział w zajęciach technicznych, ale także tych pozatechnicznych i brały udział w wykładach, pokazach laboratoryjnych, warsztatach, ale także miały przygotowaną specjalnie dla nich ścieżkę dydaktyczną, gdzie miały okazję zapoznać się z laboratoriami dydaktycznymi i naukowymi Politechniki Opolskiej. Się nie podobało zajęcia, na których się robi takie ciekawe rzeczy. Komu by się to nie podobało? No? Najbardziej to mi się podobał ten robot, który układa kostkę i sztuczne błyskawice.